Jaworznickie Laboratorium Biznesu zostało dzisiaj, 2 sierpnia 2022 roku, przedstawione światu jako nowa przestrzeń w naszym mieście, w której młodzi przedsiębiorcy oraz już ci bardziej doświadczeni będą mogli rozwijać swoje biznesy, wpływając przy tym na przyszłość Jaworzna. Jaworznickie Laboratorium Biznesu to przestrzeń, w której młodzi ludzie, ale też młodzi przedsiębiorcy będą mogli odnaleźć miejsce, w którym będą zakładać swoją działalność gospodarczą, gdzie będą mogli się jej uczyć, ale gdzie też otrzymają wsparcie po to, żeby ją otworzyć, gdzie pracownicy doradzą, jak można otworzyć działalność gospodarczą, jak można środki pozyskać w tym celu i będą też tutaj pracownicy zatrudnieni tacy chociażby jak prawnik i księgowy, którzy będą też mogli doradzać w różnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czy po takiej inwestycji można śmiało powiedzieć, że miasto Jaworzno staje twarzą do przedsiębiorców? Rzecznik prasowy Filip Szatanik nie ma wątpliwości. Obserwujemy tendencje na rynku, obserwujemy również okoliczności zmieniające się na rynku pracy i jakby za tymi okolicznościami staramy się iść, staramy się podążać za nowoczesnymi trendami. Jaworzno jest miastem nowoczesnym i chce grać w lidze nowoczesnych polskich miast, obok takich metropolii jak Kraków, Katowice, Warszawa, Gdańsk, Poznań. Stąd takie instytucje i stąd takie instytucje będziemy na pewno rozwijać, będziemy na pewno tworzyć, tak aby w przyszłości było dostatecznie dużo miejsc pracy dla specjalistów z Jaworzna, aby można było tych specjalistów tworzyć i wreszcie, aby łączyć oczekiwania biznesu jaworznickich przedsiębiorców z wyzwaniami, które pojawiają się na rynku pracy. Gdyby więc jakiś młody przedsiębiorca albo już długo działający na naszym rynku biznesmen chciał podjąć współpracę, to kroki do tego są bardzo proste. Wystarczy zarejestrować się przez stronę Jaworznickiego Laboratorium Biznesu albo przez Urząd Pracy, albo chociażby tutaj przyjść do tego miejsca i umówić się z pracownikami. I to wystarczy. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka inwestycja w naszym mieście i że Jaworzno dalej będzie się rozwijać w tym kierunku. Chcemy być miastem dla młodych przedsiębiorców, dla młodego biznesu i dlatego takie miejsca. Chcemy jakby łączyć oczekiwania przedsiębiorców młodych, łączyć oczekiwania młodych ludzi w Jaworznie, żeby z Jaworzna nie uciekali, żeby tu zostawali. Chcemy im tu pokazywać możliwości i chcemy tworzyć dla nich miejsca pracy właśnie tutaj. Jaworznickie Laboratorium Biznesu swoją siedzibę ma przy ulicy Bocznej 7K na osiedlu Podwale. Przestrzeń jest nowoczesna i skonstruowana tak, aby jej użytkownicy czuli się jak najlepiej i aby jak najskuteczniej mogli rozwijać swoje przedsiębiorstwa lub aby mogli je stawiać od podstaw bez większych kłopotów.